Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe Bałkany Prokopa. Sezon drugi. Podstawowe pytanie brzmi, dlaczego po zeszłorocznej podróży na Bałkany znów wracamy w te rejony, rozpoczynając naszą tegoroczną wyprawę w czarnogórskiej Podgoricy? Po pierwsze, szczerze zakochaliśmy się w tutejszej gościnności, serdeczności i nieprzewidywalności miejsc, w których krowy korzystają z dróg na równi z motocyklami. Po drugie, naszym celem w tym sezonie jest południowa kontynentalna Grecja, czyli Pelopones, rzadziej wybierany przez turystów niż greckie wyspy, więc postanowiliśmy sprawdzić, czy i dlaczego warto tam pojechać. Po trzecie, rok temu nie zdążyliśmy dotrzeć do niektórych rewirów Albanii, na których bardzo nam zależało. Zamierzamy więc najpierw nadrobić te zaległości. Zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia, Polacy kochają te piosenki, które już kiedyś słyszeli, a motocykliści lubią te miejsca, w których już byli. Albania! To w zeszłym roku było miejsce, gdzie zostawiliśmy nasze słowiańskie serce. Jedziemy tam znów, żeby przekonać się, czy to wrażenie nie było złudne. Czy pokochamy ją ponownie tak samo mocno? Nie zmieniło się jedno. Wciąż towarzyszy mi mój brat zwany Bebkiem i wciąż ujeżdżamy tygrysy, które doskonale sprawdziły się w poprzednim sezonie. Naszym pierwszym celem są owiane legendą albańskie Góry Przeklęte, które do niedawna uchodziły za symbol niedostępności. Dość powiedzieć, że najwyższy szczyt tego pasma zdobyto dopiero w 1929 roku. Za chwilę wjedziemy w góry, a w górach, jak wiemy, nie tylko jest wysoko, ale też zimno. Dlatego muszę rozpiąć moją kurtkę, która ma specjalne dziurki, żeby się wentylowała w trakcie jazdy w gorące dni. No ale ten dzień jest wyjątkowo niegorący. Więc za chwilę, jako znana szafiarka, influencerka, założę sweter. To pan sobie przyszedł nabrać napoju na kolację. Good to drink? Nadaje się do picia? Pierwsze albańskie picie i od razu weszło i do stylizacji włosów się nadaje. Teraz nałożę na siebie taki oto modny, subtelny w kroju sweter, którego główną zaletą będzie to, że będzie mi ciepło. O, no, gotowe, zaraz ruszamy. W walce z 3-stopniowym zimnem nie wystarczyły nam sweterki, grzane manetki i siodełka, to na pewno skutecznie rozgrzewała nas adrenalina. Jazda drogami ciemnymi jak Panton 6C, w dodatku niemożebnie krętymi, wąskimi i miejscami oblodzonymi, gdzie nie wiesz, czy za zakrętem w świetle reflektorów nagle nie pojawi się koń, dzik albo pijany rowerzysta, ma w sobie coś ze sportu ekstremalnego. Zwłaszcza, jeśli dopiero co wysiadłeś z samolotu i nie zdążyłeś się jeszcze rozjeździć. A dlaczego samolot? No cóż, mogliśmy wybrać. Albo poświęcić 2 tygodnie tylko na Bałkany, albo zużyć część drogocennego czasu na dojazd nudnymi europejskimi autostradami. Wybór nie był trudny. Pierwszy postój, pierwszy wieczór. Zobaczmy, co nas czeka w środku, ale ważne, że przeżyliśmy krwiożercze, chcące naszego upadku albańskie zmrożone do 3 stopni serpentyny. Jak na pierwszy dzień jest całkiem nieźle. Jeśli zastanawiacie się, co teraz robię,
Szukam kamienia, żeby podłożyć pod stopkę motocykla, bo grząski grunt powoduje, że może nam się zwalić tygrys w nocy. O, udało się. Tego szukałem. Jezu. Będzie. Wystarczyło zaledwie kilka godzin, żeby pozbyć się wątpliwości wyrażonych na albańskiej granicy. Czy to miejsce jest nas jeszcze w stanie oczarować i zaskoczyć? Wiadomo, że dla warszawiaka zawsze najpiękniejszy będzie nadwiślański świt, o którym śpiewał Niemen, ale ten, który przywitał nas w sercu albańskich gór, śmiało może rywalizować o miejsce na podium. Stado baranów. Właściciel naszego hotelu tak mówi o turystach, którzy coraz tłumniej przyjeżdżają do Tet, małej górskiej albańskiej wioski, która do niedawna była bardzo trudno dostępna, bo droga, którą jechaliśmy, aby się tutaj dostać, jeszcze w zeszłym roku nie była wyasfaltowana. Leżał tam gruz, szuter, wszystko, co utrudniało jakąkolwiek przejażdżkę samochodem innym niż wypasione 4x4. Niektórzy motocykliści też potrafili się oczywiście tutaj zapuścić, no ale my, amatorzy, musieliśmy poczekać, aż położą gładziutki asfalt. Mimo tego wcale nie było łatwo. A skoro mowa o baranach, jak mówi albańskie przysłowie, kto ma owce, ten ma co chce. Dlatego jest z nami Wilson, który ma co tylko chce. Właściciel tego wszystkiego. Hi Wilson. Cześć Wilson. Cześć. Miło cię poznać. Jak się masz? Miło cię poznać. Witam w Tet. Opowiedz mi o tym miejscu. Do tej wioski przybywa wielu turystów. Mamy wszystko. Mamy piękne góry, wodospad, kanion, błękitne oko, wieże, muzeum, a także kościół. Ach tak, ten kościół. Dokładnie ten. On był odnowiony. Tak, ma około 250-300 lat. Na początku był tam szpital, szkoła, a teraz jest kościół. W czasach reżimu Hodży został zniszczony. Tak, wieża i dach. A w środku była klinika. Tak, tak. W zeszłym roku byliśmy w Albanii i widzieliśmy wielu polskich turystów głaszczących zwierzęta. Ja nie miałem takiej okazji. Czy mogę zrobić to teraz? Tak. Czy mogę dotknąć owieczki? Chcesz dotknąć owieczki? Tak. Ale ona może uciec. Może nie podobać się jej towarzystwo ludzi. Wydaje mi się, że jak zagonimy je do rogu, to nie będą miały jak uciec i wtedy będziemy mogli pogłaskać je tyle, ile będziemy chcieli. Cześć. Piękna owieczka. Jakbym dotykał bebka. Very nice. Super. Czy one wszystkie należą do ciebie? Tak, wszystkie są moje. Robisz ser? Tak, ser, chleb i rano goście dostają mleko od mojej krowy. No i mięso. O, czyli wczoraj jedliśmy owce, czy coś innego? Nie, to była wołowina. Ale dzisiaj rano ser był owczy i krowi prosto od naszych zwierząt. Mieszkasz tutaj i pochodzisz stąd? Tak, urodziłem się tutaj, lecz zimą zawsze wracamy do Szkodry, do miasta, bo tutaj jest bardzo dużo śniegu, nie ma turystów i przełęcz jest zamknięta. Z czego jesteś najbardziej dumny? Ze wszystkiego, to naprawdę wyjątkowy kraj. Jesteś żonaty? Nie, nie mam żony. A jeśli zakochasz się w pięknej dziewczynie z wioski? Nie mogę. Nie możemy żenić się z dziewczynami z tej wioski. Dlaczego? Jest tak od 300-400 lat. Jest dlatego tak, bo wszyscy jesteście spokrewnieni? Tak, jesteśmy kuzynami. Czyli gdybyś wziął za żonę jedną z dziewczyn stąd, to prawdopodobnie byłaby twoją siostrą. Tak, wszyscy tutaj jesteśmy braćmi i siostrami. Ale gdybym ja zakochał się w dziewczynie z Fet, to okej? Tak, ale wtedy my byśmy byli kuzynami. Okay, let's see that. Okay, chodźmy zobaczyć wieżę. Ah, he's more intelligent than us. O, jest mądrzejszy od nas. Jeden z budynków we wsi to wyjątkowe miejsce.
tak zwana wieża odosobnienia, w której przetrzymywano tych, którzy podpadli lokalnej społeczności, ale o tym za chwilę pewnie opowie mi Wilson. Dobrze, opowiedz mi o tym miejscu. Tak, to jest wieża, która ma 300 lat. Lata temu, gdy miałem zatarg z kimkolwiek, na przykład zabiłem kogoś, przychodziłem tutaj. Czyli chodziło o wendetę. Tak, masz rację. Czyli na przykład pochodziliśmy z dwóch rodzin, ty zabiłeś kogoś z mojej rodziny, tak, przychodziłeś tutaj. Tutaj się rozwiązywało spory i albo chciałeś to zakończyć i nożem ciachnąć rękę, palec i dźwięk rozcinanego palca był satysfakcjonujący dla drugiej strony i stawaliście się braćmi. Czyli, aby zapłacić za moje grzechy, musiałbym dać sobie obciąć palec. Tak, jeśli chciałbyś załatwić to polubownie. A jeśli nie, mogłem opuścić to miejsce? Mogłeś wrócić do domu i tam zostać, ale gdybym tylko cię zobaczył, mógłbym cię zabić. Aha, okej, czyli trzeba było ukrywać się w domu. Tak, miałeś 24 godziny, aby pójść do swojego domu. Ale wtedy stawałeś się więźniem we własnych czterech ścianach. Tutaj był azyl, ale w momencie, gdy tylko udałeś się do swojego domu, mogłem na ulicy ciebie zabić. Co jest w środku? Możemy wejść do środka, jeśli chcesz. Ale nie obetniesz mi palca? Nie. Wolałem się upewnić. Jakbym nie wrócił za 2 do 3 minut, to wiecie, co robić. Uciekać. Ta część była przeznaczona dla zwierząt. Pachnie luksusem. To o czym tutaj się rozmawiało? Próbowano zrozumieć, dlaczego ktoś zabił czyjegoś brata? Tak, coś w tym stylu. Zawsze był tutaj ktoś z rady starszych, mędrzec, który mówił, że lepiej by było, aby zostali braćmi, a nie mordercami. Mieliśmy też coś takiego dla dziecka. Głowa rodziny to brała. Wkładał tam dziecko, chłopca, zawsze tylko chłopca i obracał tą kołyską, tak, z dzieckiem. Gdy dziecko było w takiej pozycji przez 2-3 minuty, umierało. Kiedy chciałem cię zabić, nie tykałem dziecka. Zostawało ono w takiej pozycji, a gdy chciałem się z tobą pogodzić, obracałem ją z powrotem. To wszystko kończyło. Ale nie zabijałeś dziecka. Nie, nie, dziecka nigdy. Czyli zamiast sądu, to tutaj rozwiązywaliście spory. Wszyscy się tu spotykali? Tak, tutaj się je rozwiązywało. Ten człowiek cały czas tutaj się pojawiał. On był ważną personą. On w dawnych czasach zabierał głos i to on wkładał do kołyski dziecko. Czyli on był ważną osobą. Tak, Lek Dugazini. Jak obracaliście dziecko? Przecież do góry nogami wypadłoby z tego. Nie, zobacz tutaj. A, okej. Tak, tak. Gdy wkładałeś dziecko, pasy. I tym mogłeś... Czyli robili taki roller coaster dziecku jakby. A na górze był pokój dla dziewczyn? Dziewczyn? The girls. No wiesz, tutaj przebywali tylko mężczyźni, a na górze kobiety. Okej. Czyli w nocy mogłeś obudzić się i powolutku, powolutku wspiąć się na górę. Ale nie mogłeś jej poślubić, bo była stąd. W tamtych czasach brali dziewczyny z innych wiosek. Szala. I brali je na... To bardzo miłe. Podobnie robimy w Polsce. Lek Dugazini to był wielki człowiek. Wydaje mi się, że to może być mój przodek. Pan mówi, że miał 2 metry. Rysy się zgadzają. Jakbym sobie popuścił takiego wąsa. You see? Widzisz? Ten sam. Same, but different. Ten sam, a jednak inny. A tym właśnie guzikiem krojono sery i palce.
Stare powiedzenie mówi, że gdzie kończy się asfalt, tam zaczyna się przygoda. W Dolinie Ted asfalt kończy się dość szybko i wielu fanów offroadu uwielbia zapuszczać się w te rejony. My też postanowiliśmy spróbować nieco trudniejszej przeprawy, mimo tego, że Wilson ostrzegał nas, że pokonanie drogi do Szkodry poza głównym szlakiem może nam zająć pół dnia, podczas gdy asfaltem dociera się tam w niecałe 2 godziny. Ale co, my nie damy rady? Dom tam w ogóle wiszący nad przepaścią. Uwaga, kozy na środku drogi, które nie wiedzą, co się dzieje. Ja też nie wiem. Hej, kozy. Hej, nie bójcie się. My tylko przejeżdżamy. Ojej, ta się jedna zgubiła, biedna. Niech nas tutaj nie zwiedzie fakt, że jedziemy wyasfaltowaną, piękną, świeżą dróżką. Już za moment nawigacja pokazuje, że jedziemy w Szutry, gdzie 2 km robi się przez 4 godziny, albo jakoś tak. Wilson jeszcze zanim nas odprawił, powiedział mi, że tu w zeszłym roku gdzieś z Przełęczy spadł motocyklista. Polski motocyklista, także dodał mi otuchy. Czekaj, bo tu skręcamy. Na początku nic nie zapowiadało komplikacji. Od zeszłego roku trochę podciągnęliśmy nasze umiejętności, więc ruszyliśmy przed siebie w poczuciu, że cokolwiek nam los rzuci pod koła, damy sobie radę. Niestety, jak to w życiu bywa, nadmierna pewność siebie może być zgubna. To się zaczyna takie coś. Chyba prosto trzeba jechać, mi się wydaje. Zamykam oczy i wpierdalam się w to coś. It was at this moment that he knew. He fucked up. O kurwa. Zamiast jednak pojechać przed siebie, postanowiłem skręcić w kierunku największej kałuży, niczym dzieciak, który wyszedł w kaloszach na deszcz. No to dawaj, podnosimy to. Wygląda biednie. Jak zabawa, to zabawa. Czekaj, może ja wejdę tam, gdzie jest mokrzej. Czekaj, nie rwij sam. Muszę się podeprzeć. 3, 4. Ale było, panie. Kto by się spodziewał? A była taka prosta droga dookoła. Można było nią pojechać, ale wolałem trudniej. Bo w podróży trudniej jest fajniej. No dobra, jedziemy dalej. Mam mokre majteczki i wszystko, ale ogólnie spoko. Nie, to możesz złożyć. Fan! O kurwa! Bebek bokiem poszedł. Dobrze! Lekcja numer 645. Jeśli widzisz wodę, jeśli w tej wodzie jest błoto, zachowaj ostrożność. Kałuża może być głębsza niż ci się wydaje i bardziej śliska niż podejrzewałeś. Ale dobry koń wytrzyma wszystko. Jedziemy dalej. Co prawda moje buty są lekko przemoczone, ale to nic. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Ahoj, przygodo! Jedziemy dalej.
Czasami największym grzechem motocyklisty jest zawahanie. Ujęcie gazu na środku błotnistej kałuży było takim właśnie momentem. Dlatego od tej pory wszelkie przeszkody traktowałem już na zasadzie alleluja i do przodu. Czyli nawet jak czasem miałem wątpliwości, czy dam radę, jechałem przed siebie. Zupełnie jak w życiu. Nie mam często możliwości jeżdżenia po offroadzie, dlatego kiedy znajduję się w tak pięknych okolicznościach przyrody, wykorzystuję każdą sytuację, żeby utopić rumaka. Gdybyście zapytali mnie, co jest największym źródłem radości w jeździe na motocyklu, pokonywanie swoich własnych ograniczeń. Kiedy wjeżdżasz w błotną kałużę i nie wiesz, co cię spotka po drugiej stronie, czasami spotyka cię upadek, to na twojej twarzy zamiast wyrazu zdziwienia, zniechęcenia powinien wykwitnąć banan zadowolenia, bo to jest właśnie źródło radości w motocyklizmie. Tak samo jak tu podziemne źródło bije spod trawy. Spod albańskiej trawy płynie czysta woda, której wręcz można by się napić. Prosto z krynicy, proszę bardzo, medłonie spracowane na motocyklu za chwilę unurzają się w tym oto strumieniu i zgaszą pragnienie. Pragnienie polskiego motocyklisty, pragnienie przygody. No, smakuje specyficznie, szczerze mówiąc. Mam tylko nadzieję, że to nie jest spływ ścieków z miasteczka Tet, w którym właśnie byliśmy, bo wówczas będzie Sebastian sam musiał kontynuować tę podróż. Mimo że offroad nas wciągnął, po kilkunastu kilometrach postanowiliśmy zawrócić do asfaltu, żeby dojechać na czas do promu, którym mieliśmy przeprawić się do naszej kolejnej destynacji. Ale o tym będzie w następnym odcinku. Na pożegnanie wertepów odwiedziliśmy mostek nad rzeką Lumi-Shales, który jest jak cała Albania, malowniczy i niedoskonały, a przez to cudowny. Okoliczne drogi są dziurawe jak okoliczne mosty, więc naprawdę trzeba na każdym kroku bardzo uważać, zwłaszcza że te deski, na których teraz stoję, są dość zbutwiałe i czuję, jak pracują pod moimi stopami, więc jeśli nie pokona mnie głęboka kałuża, to może pokonać mnie nieożywiony kawałek drewna. Dlatego każdy krok trzeba dwukrotnie zważyć i zmierzyć. Nasz kolejny cel to jezioro Koman. Zanim jednak tam dojedziemy, przeżyjemy radość podróżowania przez wyjątkowo piękne albańskie góry przeklęte, nazwane tak ze względu na swoją dzikość i niedostępność. Można je przejechać na motocyklu, pokonując po drodze nieskończone agrafki i serpentyny, lub przejść pieszo. Biegnie tędy bowiem szlak turystyczny zwany Peaks of the Balkans, prowadzący przez malownicze przełęcze i górskie grzbiety. Gdyby ktoś więc chciał na chwilę zejść z jednośladu, to musi zarezerwować sobie około tygodnia na pieszą wędrówkę i zapomnieć o wygodnych pensjonatach oraz hot-dogach ze stacji benzynowych. Nagrodą będzie choćby niesamowita ilość widoków i schowanych przed turystami dzikich wodospadów, licznie przecinających okoliczne zbocza.
Naprawdę łatwo jest się tutaj rozmarzyć oraz zgłodnieć, dlatego zaczynamy się rozglądać za czymś do jedzenia. Najlepiej czymś innym niż hot dogi ze stacji. Co zaskakujące, nawet w tak dzikich okolicach można znaleźć bardzo luksusowo wyglądającą knajpę, z której roztacza się obłędny widok na góry. Jeśli jedzenie okaże się choć w połowie tak dobre, to jesteśmy uratowani. Kiedy sułtan Bahrajnu leci do Londynu na zakupy, zamykają dla niego całego Harrodsa. Kiedy Bebek przyjeżdża na Bałkany, zamykają dla niego restaurację. Cześć, jak się masz? Dobrze, chciałbym zjeść mięso, ale potrzebuję rekomendacji. Czy owieczka, czy koza jest lepsza? Lamb. Owca. Grillowana, czy pieczona w piecu? Z pieca. Zatem dla nas na spółkę... So for us to share... And for him the grilled vegetables. I dla niego warzywa i kacimak. You scared of him? Boisz się go? No, okay. Nie, powinieneś. You should be. Co ciekawego jest w talerzu frytek? Otóż to, że w większości miejsc, w których jadałem, frytki zrobione są z oszukańczej frytkowej pulpy ukształtowanej tak, żeby przypominały domowe, smażone na głębokim tłuszczu fryteczki. Tymczasem tutaj przed chwilą starsza pani swoimi spracowanymi albańskimi dłońmi obrała ziemniaki, następnie pokroiła to w nieregularne kształty i wyserwowała tak, jak robiono to w naszych domach, tak jak robiły to nasze babcie. Doceniam takie proste, wyrafinowane gesty. A tu wjechała koza albo owca. Is it a goat? Czy to koza? Koźlina. It's a goat, okej. Jednak koza. Very nice. Czuję się, jakbym oglądał świętej pamięci Zbigniewa religię podczas operacji. Kelner na nas patrzy, więc uśmiechnę się, pokazując, że mi bardzo smakuje. Szału nie ma, no. Jak będziecie w takim miejscu, to lepiej weźcie normalnie coś, co już znacie. Dorwałem typowy bałkański instrument, który wydaje się łatwy w obsłudze, bo ona ma tylko dwie struny w przeciwieństwie do gitary, która ma sześć. Ale to tylko pozory, bo tylko mistrzowie potrafią wydobyć z niego prawdziwe dźwięki, a taki mistrz siedzi właśnie tam. Dzień dobry. Hi. Cześć, witam. Słyszałem, że umiesz na tym grać, to prawda? Okay. Tak, muszę tylko ją nastroić. Okej. Okay. For Albania. Za Albanię i za Polskę też. Thank you. Na to wiem puszka, bane pomy kercety. To było wspaniałe. Dziękuję bardzo. Masz mocny głos. To było fantastyczne. A już w następnym odcinku zajrzymy nad jezioro Koman, gdzie w okolicznych wioskach żyją ludzie, do których z trudem dociera cywilizacja. Dotrzemy za to my, ze śpiewem na ustach i chęcią przeżycia kolejnej przygody w sercach. Get up on your feet, this is a shakedown. Just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.